Nazywam się Maria Basza. Jestem dziennikarką Kuriera Galicyjskiego. Urodziłam się na dawnych Kresach. Od wielu lat mieszkam we Lwowie. Celem obecnego podcastu jest przypomnienie poezji przedwojennych poetów kresowych oraz wierszy mniej znanych twórców współczesnych. Mam nadzieję, że poszczególne odcinki podcastu Witryna Literacka staną się dla Państwa sentymentalną podróżą do lat minionych. Mariusz Jerzy Olbromski urodził się w 1955 roku w Lubaczowie. Poeta, prozaik, muzealnik, działacz kultury. Laureat konkursów literackich, między innymi Ogólnopolskiego Konkursu u Progu Kresów, współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej o tematyce lwowskiej i kresowej. Pracował jako dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Muzeum imienia Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku. Był współorganizatorem Festiwali Kultury Polskiej we Lwowie, konkursów literackich dla Polaków na Ukrainie, Dialogu Dwóch Kultur w Krzemieńcu. Mariusz Olbromski jest autorem książek poetyckich i prozatorskich. Uhonorowany wieloma odznaczeniami, między innymi srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, krzyżem oficerskim Semper Fidelis, złotym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, złotym medalem za opiekę nad zabytkami oraz medalem ochrony dziedzictwa kulturowego Kresów Wschodnich. Cisza pełna obecności. Wyjechały Madonny ze swymi wiernymi w bydlęcych wagonach z płaczem, modlitwą, w huścinę zawiniętą garstką ziemi ojców, z prastarym żarnem, dziecięcą kołyską. I tylko cisza trwa tam pełna obecności, wśród pogorzelisk, świątyń i zniszczenia, bo wszystko nadal jest tam święte. Próch na ołtarzy, kości rozleczone, zczerniałe freski, nadpalona belka. Pusto tam dziwnie, deszcze tylko szepczą zdrowaśki przez dziurawe dachy. Kadzidła mgieł się rankiem wznoszą. Słońce odprawia drżące podniesienia. W organach nagle wiatr zachuczy basem, żywym kobiercem trawy pachnie ziemia. Czasem ktoś bramę tylko tam uchyli i wtedy drży powietrze jak serce. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Ukraina 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.